Piszecie go w pierwszej klasce. Oczywiście kredką, bo kredki są. Chyba, że już nie ma, ale powinno być. Posłudzicie? W ogóle punkt wygląda na koleś. Tak wyglądają punkty. Aha. Powiedzmy, że to jest pierwszy punkt. Posłudzicie do pierwszego punktu. Miejcie swoją kartę. Dąbkami. Piszecie kredką. Jedynka. I kod. Kod, jak widzicie, jest jeden... Jeden U. I tak, tak, tak. O, tak wygląda. Idziecie dalej. Jestem dla kolegi ładnie. Trudno. Idziecie do drugiego punktu. Idziecie lepiej kredkę. Piszecie pas. I na przykład kod A. Ana nie ma wyjazdu, chodź o. Zorientowaliście się, że wbiliście zły punkt, bo są także punkty mylne, które mają was zmyć. Jeżeli się zorientowaliście, to piszecie znowu dwójkę, już znaleźliście ten dobry, poprawiacie. W następnej wolnej klasce piszecie dwa i na przykład kod jest U. No i tak dalej, idziecie dalej, nie? Jak nie znaleźliście jakiegoś punktu i nie chcecie go szukać dalej, idziecie do następnego, to nie zostawiacie wolnej klasy, tylko piszecie dalej, to jest dalej. No i jak okaże się, że nie ma kredki przy jakimś punkcie, piszecie swoim długopisem ten kod, powiedzmy, że to jest mój długopis teraz, piszę już trzeci punkt, kod na przykład BB, i niżej piszecie jeszcze dolnym, lewym, prawym rogu BK, na kredki. No i jeszcze jeden przykład, jak okaże się, że nie ma punktu, mamy jeszcze kod, że nie ma punktu w danym miejscu, piszecie po prostu na przykład kwadry i BPK, brak punktu kontrolnego. Czyli, że jesteście pewni na 100%, że nie ma tego punktu. Piszecie BPK. No nie wiem, jeżeli ktoś zerwał, ja po prostu nie muszę, jeżeli nie ma, to może się pokazać, jeżeli ktoś zerwał. Nie zrywajcie go. Jeżeli nie ma tego punktu, to jest twoje potwierdzenie. No, no myślę, że to jest. Dziękuję Krzysztofowi za oglądanie.